Projekt Pod Chmurą z Kulturą Wakacyjne Warsztaty 2024 organizujemy przy współpracy z miastem w ramach dotacji, którą nasza organizacja pozyskała. Także dziękujemy bardzo, bo warsztaty możemy organizować dla uczniów szkół podstawowych pozostających na wakacjach w mieście bezpłatnie. Dzisiaj mamy pierwsze zajęcia, za tydzień kolejne i kolejne i kolejne i tak 8 spotkań przez całe wakacje. Wszystkie zajęcia będziemy prowadzili właśnie tutaj na terenie zielonym przy Zamku Górnym w Opolu pod naszym namiotem warsztatowym. Gdyby była niepogoda, pogoda taka, która sprawia nam jakieś problemy, możemy się przenieść do sali Zamku Górnego i tam skorzystać, i tam przeprowadzić warsztaty. Także wszystkie warsztaty na pewno się odbędą zgodnie z planem. I zapraszamy uczniów na warsztaty plastyczne, kreatywne i każde jedno spotkanie to jest zupełnie inny temat, zupełnie inne zajęcia i zupełnie inna, jakbym powiedziała, wakacyjna przygoda. Dzisiaj robimy kwiaty. W takich nieco większych formatach, rośliny zielone, przeróżne, naturę, która być może stanie się scenografią do spektaklu. Natomiast na następnych zajęciach planujemy robić kukiełki z drewnianej łyżki, które z kolei będą kukiełkami, które wystąpią na koniec przyszłych zajęć w spektaklu. I do tego spektaklu być może również wykorzystamy rośliny, kwiaty, które dzisiaj powstaną. Zgłaszać się można na te warsztaty dzwoniąc do nas do Fundacji Excalibur lub wysyłając maila na adres biuro@fundacjaexcalibur.pl. Zainteresowanie jest dość duże. My tak zakładamy, że będzie około 15, 17, 20 osób na zajęciach. Maksymalnie te 20-22 jesteśmy w stanie zmieścić, ponieważ musimy się ograniczyć do powierzchni namiotu, w którym się zmieścimy, że nawet gdyby deszcz zaczął padać, możemy zawiesić boczne ścianki namiotu i tam dalej prowadzić warsztaty lub ewentualnie przenieść się do sali na zamku, która też ogromna nie jest. Więc są wolne miejsca, zapraszamy, wystarczy zadzwonić, wysłać zgłoszenie i jeszcze po kilka osób na każde jedno spotkanie możemy zapisać. Myślę, że to jest super pomysł, że jest coś takiego dla dzieci w czasie wakacji. W takiej temperaturze było fajnie w środku, ale dzisiaj wiaterek jest, więc nie jest aż tak źle i jesteśmy pod namiotem. Forma taka właśnie pod chmurką jest super opcją. My przyjechaliśmy z Kalifornii do Opola, czy w sumie do Szczedrzyka i z Poznania, co niektórzy, i spędzamy czas właśnie też na dworze. A przyjechaliśmy do Opola, bo są warsztaty. I jak się dzieciom podoba miasto, jak się dzieciom podobają warsztaty? Bardzo. Co robimy? Kwiatka. Tak, spędzamy razem czas wakacyjny, wykorzystujemy zajęcia i córka lubi takie rzeczy robić manualne, więc korzystamy. Czas spędzony razem to jest najważniejsze. Tak. Cieszysz się, że z mamą spędzasz czas? Tak. Wykorzystujemy mój urlop na to, żeby go cudownie spędzić razem.